rysownik? O tej porze roku? Męska stopa. To mógł być morderca. Ej, siostra, to nacisk on? Napięte. Skąd pan wiedzieć? Zobaczymy, co zrobi. O proszę, co się tutaj dzieje? Morderca uciekł, zanim zjawiła się straż. Uciekał tędy. Musimy go obejść. Rozwijaj ją. Oj. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Chodź z lewa! Spróbuj ze mną, Fiucie! Osobno, osobno, pojedynczo. Ty psi synu! Śmierć za śmierć! Jesteś już ścierwem! Myślisz, że i mnie oprawisz? Takiego spoczeńcu! Dziwki potrafią się bić, o! Spokojnie, nie zrobi ci krzywdy. Co tu robisz? Zemsty szukam. No co się gapisz? Nie słyszałeś, że zabójca zawsze wraca na miejsce zbrodni? To zaczailiśmy się z braciszkami, żeby go powitać. Zapryszcilę. Prawie ją zamęczył, sukinsyn. Wiem, przyszedłem tu, bo szukam jego śladów. I ludzi, którzy mogą coś wiedzieć. Ja tam niewiele wiem, ale co wiem, to powiem. Wiesz, że Priscilla nie była jedyną ofiarą? O, kochanieńki, pewnie, że wiem. To się nie zaczęło wczoraj. Inni już tak ginęli. Żebrasy, dziewczynki, sieroty. No ale kto by się nimi przejmował, nie? Ludzkie śmieci. Tak o nas mówią strażnicy. Pamiętasz imiona tych ludzi? Oni nie mieli imion. Łysy, kudłaty, rybka. Tak ich wołali. Nie mieli rodziny ani przyjaciół. I dawno ich już spalili. Priscilla była twoją przyjaciółką? Przyjaciółką? Nie, ale widziała we mnie więcej niż tylko głupią kurwę. A to już coś. Zamierzałam skończyć z burdelami. Znaleźć jakieś przyzwoite zajęcie. Ale nikt mnie nie chciał. Ani na praczkę, ani na służkę, ani na kucharkę. Jakbym jakiś trąd miała. A Priscilla? Ona była inna. Miałam zagrać w jej sztuce, wiesz. Inne aktory się bały, bo tam jakieś żarty z wiecznego ognia były. Świszcząca zocha na scenie, wyobrażasz to sobie? No, ale koniec marzeń. Wracam pod latarnię. Przykro mi. Można mieć gorszą robotę. Przynajmniej tak sobie mówię. Na razie. Muszę się jeszcze rozejrzeć. Nie przeszkadzajcie już, jeśli można prosić. Pewnie staniemy grzecznie z boku, tylko powiedzcie, jak się tu czegoś dowiecie. Ale mi dzwoni. Dobra, ja tutaj nie skończyłem. Koksownik? O tej porze roku? Znam ten zapach. Formalina. No dobra. Krop się urywa, dziwne. Nawet ja nie dałbym rady przeskoczyć tego muru. Kazanie zatroskanego, co to jest? Nie czytałem. Momencik, tutaj się ludzka. Coś. Może Priscilli. No nic. I tak wracamy do koronera. Zachowuj się, przybłędo. Tu Nowigrad, nie twoja wichura. Jedziemy! Jakiś kłopot? Yeah.
Zwolnij. Zwolnij, płotko. Okej, wracamy, zobaczymy, czy to zasadzka. Geralt, tak? Dobrze, że jesteś. Czekałem na ciebie z sekcją. Miły gest. Zwłaszcza, że nie wydawałeś się zachwycony moją poprzednią wizytą. Postawiłeś się niezapowiedziane i w wątpliwym towarzystwie, a do tego miałem na głowie wielebnego Nathaniela. Teraz nasz duchowy opiekun wyjechał za miasto w jakichś interesach. Wiem już, kim jesteś i jaki cel ci przyświeca, więc z przyjemnością pomogę w śledztwie. Kolejna sekcja. Swoją drogą, czemu jesteś skłócony z von Gratzem? Bo wylądował przeze mnie w więzieniu. Widzisz, Joachim przewodził w 1242 studenckim protestom. Brutalnym i nierozsądnym. Zaczęli ginąć ludzie, Wiedźminie. Tych, co nie chcieli wolności, równości i braterstwa, znajdowano czasem w rynsztoku. Z gardłem podrażniętym od ucha do ucha, z chirurgiczną precyzją. Joachim był moim ulubionym studentem, ale musiałem coś zrobić, więc doniosłem. Potem sam odszedłem z uniwersytetu i zacząłem pracę w kostnicy, gdzie nikogo nie obchodzi moja przeszłość. A Joachim, ironia losu. Po latach został kierownikiem zakładu, który stworzyłem. Ile von Gratz ma lat? 50? 60? 53, zdaje się. Czemu pytasz? Młodo wyglądasz, jak na jego nauczyciela. Nic dziwnego. Od lat siedzę w ciemności, chłodzie, w oparach różnych balsamów i środków konserwujących. Słowem, pracując z trupami, żyje się dłużej. Zabawne, prawda? Zacznijmy sekcję. Chętnie. Obrażenia wskazują na stały modus operandi. Ofiara została skrępowana i napojona formaliną. Następnie sprawca usunął oczy, w ich miejsce włożył żarzące się węgle, by wreszcie otworzyć klatkę piersiową i... A to co? Pergamin? Z ludzkiej skóry. To wiadomość od mordercy. Imię kolejnej ofiary. Patrycja Wegelbud. Znasz ją? Tak, byłem nawet w jej posiadłości razem z... Muszę do niej jechać, teraz. Dobra, szybka akcja. Drogi nie pamiętam. Na szczęście działa minimapa. Jedziemy! Straż przy domu Triss. Niedobrze. Dobra, momencik. Chwila skupienia. Aby nie zboczyć z trasy. Okej, okay. Posiadłość Wegelbudów. Ty tu czego? Muszę porozmawiać z Patrycją Wegelbud. Tu
Tobie się zdaje, że byle obdartus może? Grozi jej śmierć. Albo mnie wpuścisz, albo będziesz ją mieć na sumieniu. A jak pozwolę ci wejść i okaże się, że zmyślasz, wywalą mnie na zbity pysk. Wydawało mi się, że strażnik ma za zadanie chronić klienta, a nie własny tyłek. Niech będzie. Zaprowadzę cię do pani Wegerwood. Tylko żadnych numerów. Rozumiemy się? O, Geralt, jaka miła niespodzianka. Wcale nie taka miła. Muszę się widzieć z twoją matką, grozi jej śmierć. Śmierć? Nie żartuj. Widziałam mamę dziś rano. Była smutna, owszem, ale w dobrym zdrowiu. Śledzę seryjnego mordercę i mam podstawy, żeby myśleć, że twoja matka będzie jego kolejną ofiarą. Nawet jeśli, to nasza straż. On zabija w wyjątkowo okrutny sposób. Torturuje, wyrywa serce. Sprawdźmy, co z nią, na wszelki wypadek. Ciężko mi w to wszystko uwierzyć, ale widzę, że nie żartujesz. Pozwól za mną. Ognisko jak na Beletein, tylko pora roku się nie zgadza. Pamiętasz, jak mówiłam, że moja matka jest smutna? Widzisz, przeżywa kryzys wiary, dość poważny. Byłyśmy w Nowigradzie. Patrycja zobaczyła stosy na rynku. Całą drogę powrotną milczała. Kazała wynieść święte pisma, insygnia, relikwiarze i spalić. A potem zamknęła się u siebie. Przyspieszmy kroku. Słyszysz? Cisza, spokój. Wszystko w porządku. Mimo to wejdźmy do środka, żeby się upewnić. Nie odpuszczasz, co? Niech będzie. Ale zaczekaj tu, bo mama na pewno nie ma nastroju na gości. On wybiegł drugimi drzwiami. Łap go! Rozdzielić się! Morderca wciąż tu jest! Czy on jest tam? Gnady ci porachu! Ścigaj morderca, ale gdzie? Jesus! To on! Brać go! Lera, niech się rozdzielą. Kurde. Ale to są strażnicy, Wegelbudów. O co tutaj chodzi? Czy mam się z nimi bić? Czy po prostu szukać dalej mordercy? Nie, tędy nie wyjdę. A tutaj? No, ile mam czekać? Come on.
mutancie! Stój, bo dostaniesz bełtem w kiszki! Słuchaj, macie nie tego człowieka, co trzeba. Nie ze mną te numery. Zabieram cię do dziedziczki. W sumie zabójca i tak już uciekł. Prowadź, bohaterze. Dorwaliśmy go, pani Ingrid. Było ciężko, ale... Opuść te kusze, zanim sobie zrobisz krzywdę. Ten człowiek jest niewinny. Pani wybaczy, widziałem, że biegnie, to pomyślałem, że uciekał i... Gonił i by dogonił, gdybyś nie wszedł mi w drogę. Zejdź mi z oczu natychmiast! Moja matka! Czemu jej to zrobiono? Czemu? Bo obraziła wieczny ogień. Tylko to ją łączy z poprzednimi ofiarami. Ingrid, wiem, że to dla ciebie trudna chwila, ale zabójca ma w zwyczaju zostawiać przy ciałach list wskazujący kolejną ofiarę. Czy mogę? Dobrze, ale zrób to beze mnie. Nie chcę już jej oglądać w tym stanie, nie chcę jej tak zapamiętać. Niech to będzie ostatnia ofiara, proszę cię. Połamane paznokcie, sińce, broniła się. Pewnie dlatego zeszło mu się dłużej i prawie wpadł. Jest wiadomość. Słodka Aneke, kuternoga Katarzyna. Robi się bezczelny. Nie dość, że podał imię, to jeszcze i miejsce. Tym razem nie ucieknie. Można zrobić obrażenie jak u poprzednich ofiar. Nie ma co badać ciała, trzeba gnać do kuternogi. Okej, momencik. Znowu butelka po formalinie. No niestety. Dobra, trzeba do bramy frontowej się dostać. I szybka podróż. Najszybciej? No nie, to będzie rynek. No, jestem chyba coraz bliżej. Dobra, jak mi się załaduje mapa,
Dobrze, odcinek jest dość długi. Słodka Annekę. Gdzie ona jest? Na górze. Ale ma ważnego klienta, nie przeszkadzaj! Co masz kupić jutro? Kup dzisiaj! Kolejne piętro. Nikt cię nie usłyszy, kurwo, nikt. Za to ciebie zaraz będzie słychać w całym mieście. Przeszkadzasz mi znowu, a ja nie lubię, jak mi się przeszkadza. Miałem się zabawić ze słodką Annekę. Sprawić, żeby nie była już taka słodka. Ale mogę wpierw zająć się tobą. Spróbuj, sukinsynu. Jeszcze jedno podejście. Dobra. Wracamy do Jaskra i Pryszcili. Ludzie, pomocy! Jasiek, jesteś najstarszy, to powiedz. Co to właśnie? Nie mam teraz czasu. To nas będzie karany. To jestem wasz bałagan, wszyscy panowie chodzą do pasji Flory, żeby sobie posprzątać? U, załatwili gościa. Ej, uważaj! Brudne myśli. Słyszałem na własne uszy. Kurde, dziwni są ci dorośli. Nie trzeba ci czegoś. To był chyba jakiś quest, ale dobra, no najważniejszy jest Jaskier i Pryszcilla. A niestety wszystkich łowców czarownic nie wymorduje. Świetny jest ten quest. Gdzie ten kamelo? Ach, nie chcę. No ale w sumie jestem teraz w innym miejscu. Nie jest kameleon chyba. Mówią, że znaleźli jeszcze jednego takiego trupa. Głowa bez oczu.
Jak? Lepiej, prawda? Tak. Załatwiłeś tego, o co prosiłem? Mhm, po wiedźmińsku. Dziękuję, Geralt. W imieniu swoim i Pryszcili. Zrobiłem swoje. Teraz twoja kolej, żeby o nią zadbać. Zadbam. Zobaczysz, wykuruję ją lepiej niż driady z Brokilonu. Zaczęła już mówić. Miła niespodzianka. Prawda? Profesor von Graz mówi, że rany goją się na niej jak na trolu. Niezbyt eleganckie porównanie, zgoda, ale budujące. Może nawet będzie mogła wrócić do śpiewania. Kiedyś. Na razie spróbujemy występów w duecie. Priscilla zagra na lutni, a ja zaśpiewam. Jaskier i cyraneczka. Brzmi dobrze, nie? Bardzo dobrze. Powodzenia, Jaskier. Na scenie i poza nią. Okej, kochani, no to był świetny quest. Śmiertelne grzechy, no naprawdę. Przepraszam, Geralt. Moje gardło. Mam nadzieję, że szybko wrócisz do zdrowia. No, świetne, świetne zadanie. Dobra, kochani, dzięki za obejrzenie. To był quest Śmiertelne grzechy. A już teraz zapraszam was na kolejne odcinki z Wiedźmina Trójki. Do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się, hej!